naszym kolejnym, ostatnim niestety już spotkaniu. Teraz już zostaje nam tylko zweryfikować te umiejętności, wiedzę, jaką żeśmy podczas tych wykładów zdobyli na wodzie, co już nieuchronnie nastąpi, na pewno już na początku maja, nie już, jak ty są na wodzie. Tematem dzisiejszego wykładu jest elektronika pokładowa i jej kalibracja. Wykład poprowadzi Tomasz Jankowski, jak samo nazwisko sugeruje, znanej na Pomorzu firmy zajmującej się elektroniką jachtową, także... Widzimy. Widzicie, no właśnie. Do wykładu jeszcze był przewidziany Łukasz Trzciński, który niestety musiał służbowo wyjechać i po prostu no, nie może być. Ja próbowałem się dowiedzieć od niego, co on chciał przekazać tutaj w trakcie czy podczas tego wykładu. Więc z tego co on mi powiedział, że chciał przekazać tylko to, że do żeglowania potrzebny jest wiatr. I woda. Także to wszystko, co Łukasz by nam przekazał, więc już oddaję głos tutaj fachowcowi od elektroniki. Wykład nie jest nawet przewidziany na 2 godziny, bo to tego, ale jest szansa na pytania, bo wiadomo, że z elektroniką często bywają problemy na jachcie, później udajemy się właśnie do firmy, reklamujemy, czy podpytujemy, co zrobić i tak dalej, także jest dzisiaj szansa o wszystko wypytać na miejscu. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj ja miałem wspomóc Łukasza, ale no, ja powiedzmy muszę poprowadzić wykład. No, jeżeli chodzi o elektronikę, to tam zajmuję się tym od około 20 lat. Tutaj głównie doświadczenie największe mamy z urządzeniami Raymarine, gdyż no, z tymi urządzeniami pracujemy na co dzień i no, tutaj ten jakby, moje uwagi, spostrzeżenia no, będą głównie tutaj do urządzeń Raymarine, ale no, ma to zastosowanie również do innych urządzeń, tam, czy B&G, czy Garmin, czy Furuno. Jeżeli chodzi powiedzmy o urządzenia, które no, mają za zadanie pomóc podczas regat, mamy wiatromierz, kompas, log, czyli log prędkościomierz, zliczanie drogi, echosonda, GPS, ewentualnie czaszłoter, brewka do komunikacji. Mam pokazany na zdjęciu przykładowy instrument, czujnik wiatru, czujnik prędkości, jakieś okablowanie. Jeżeli chodzi o instalacje, tak, tutaj możemy odróżnić na systemy, które no, są systemami przewodowymi, czyli urządzenia są spięte kablami, takim szyną danych. Ewentualnie może być to rozwiązanie również no, oparte na czujnikach bezprzewodowych, gdzie mamy no, czujnik wiatru bezprzewodowy, który się komunikuje no, z bazą, która jest zamontowana pod pokładem, czyli wówczas w maszcie nie ma kabli. Tak. Ten czujnik ma głównie baterię plus solar panel doładowywany, bateria doładowywana jest przez słońce i mamy przekazywaną informację do tego urządzenia, które następnie kablowo jest połączone z instrumentami, które wyświetlają informacje. Jeżeli chodzi o systemy przewodowe, tak, tutaj z reguły większość urządzeń aktualnych jest spięta przez tak zwaną szynę danych, to jest NMA2000. Tutaj w przypadku urządzeń Raymarine jest to taka magistrala, się nazywa CTOK-NG, jest troszkę inna, ale zasada jest taka sama. Te urządzenia też są, można powiedzieć, w pewien sposób kompatybilne między sobą. Tak. Czyli możemy podłączyć do, mówię, plotter BMG do instrumentów Raymarine. Żeby instalacja jakby działała poprawnie, tak, potrzebne są, czy instalacja składa się z kabli, trójników, tutaj mamy podawane zasilanie i są dwa terminatory, które znajdują się na końcu instalacji. W przypadku, gdy taki jeden z terminatorów jest, nie wiem, nie ma go w instalacji, czy jest jakiś niewłaściwy styk, wówczas powiedzmy cała szyna danych
no, przestaje działać poprawnie i skutkuje, że część z informacji może być niewyświetlana na urządzeniach, ewentualnie jakieś błędne informacje mogą być wyświetlane na urządzeniach. Szczególnie to jest, no, może zdarzać się w przypadku czujnika wiatrumierza, który zamontowany jest na topie masztu i taki terminator jest tam przy tym czujniku. Jeżeli taki czujnik ma awarię, wówczas powiedzmy może być sytuacja taka, że te urządzenia jakby przestaną działać poprawnie i wyświetlać danych. W przypadku instalacji, tak, mówię, mamy tu pokazany mast unit, tak, wiatrowiec, który zamontowany jest na topie masztu. Tutaj jest to slajd przygotowany przez Łukasza i tutaj jest poprowadzona linia, tak. Widać, że ten czujnik no, nie jest zamontowany jakby równolegle do osi masztu, tak, czy tam do osi łódki, i co skutkuje, że ten, można powiedzieć, odczyt wiatru jest nieprawidłowy, czyli żeby poprawić to, tak, mówię, urządzenie powinno być skalibrowane, tak, czyli no, mówię, należy dokonać kalibracji, żeby urządzenie wyświetlało poprawne dane, tak. Te dane są później istotne, te błędy mogą się sumować i przez to mamy jakby odczyty, no, nieprawidłowe. Mam pokazane, mówię, na jednym halcie mamy odczyt wiatru 33, na drugim mamy 27, tak, mamy 6 stopni błędu. W przypadku kalibracji tego czujnika, czujnik można płynąć prosto pod wiatr i wówczas jakby, no, za pomocą odpowiedniej kombinacji przycisków no, ustawić, że w tej chwili płyniemy prosto pod wiatr i wiatromierz powinien nam pokazywać prędkość, czyli kierunek wiatru z dziobu. Tak. Nie zawsze to się udaje, powiedzmy, poprawnie zrobić, gdyż ten wiatr, powiedzmy, delikatnie może nie być stały. Najczęściej takie dane czy niezgodność wychodzi podczas halsówki, gdzie na jednym halsie mamy właśnie na przykład wskazanie 33, na drugim mamy 27, mamy błąd, tak, i wówczas należy odpowiednio ten błąd jakby skorygować, tak, czyli mamy 6 stopni, można powiedzieć, różnicy, tak, i trzeba skalibrować czujnik, przesunąć, powiedzmy, jakby tam odczyt o 3 stopnie, wówczas te dane będą wyświetlane poprawnie, tak, czyli prędkość i kierunek będą wyświetlone tak, jak trzeba. Jeżeli chodzi o systemy instrumentów, tak, wiatrowierz pokazuje nam wiatr pozorny, taki, który, powiedzmy, jest w danym momencie na łódce. Tak. W przypadku, gdy mamy na jednostce zainstalowany czujnik prędkości, czujnik logu, który zlicza nam prędkość jednostki po wodzie, tak, urządzenia potrafią wyliczyć wiatr rzeczywisty, czyli podają nam kierunek i prędkość wiatru rzeczywistego. Tak, żeby te dane również były poprawne, tak, czy prawidłowe, odpowiedni czujnik też musi być skalibrowany, żeby prędkość po wodzie była wyświetlana, była wskazywana poprawnie i wiatr rzeczywisty był odpowiednio przeliczony. Tu mamy pokazane jakby, no, akurat urządzenie jakby Raymarine, wiatromierz. Tutaj mamy, mówię, wskazanie kierunku wiatru, prędkość wiatru. W przypadku tych starszych systemów mamy tutaj taką kropkę kwadratową, która oznacza, tutaj jak jest kropka nad true, to jest wiatr rzeczywisty, APP to jest wiatr pozorny. W przypadku nowszych systemów te dwie informacje mogą być wyświetlone jednocześnie, tak? Czyli przynajmniej kierunek wiatru, tak, wyświetlany może być i rzeczywisty, i pozorny na jednym z ekranów. W przypadku kalibracji wiatromierza, taka podstawowa kalibracja w przypadku urządzeń Raymarine powinna się wykonać
żeby wybrać odpowiednią opcję w urządzeniu i wykonuje się około 2-3 kółka na stałym wietrze. To jest tak zwana linearyzacja wiatromierza. Później ta druga opcja jest, płyniemy prosto pod wiatr i ustawiamy wskazanie wiatru prosto ziom. Później ewentualnie można to skorygować, tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku halsówki, żeby wskazanie na lewym i prawym halsie były identyczne. W większości przypadków, gdy taki czujnik zamontowany jest w kierunku dziobu, on powinien pokazywać wiatr poprawny, tak? W miarę powinien pokazywać wiatr poprawny. Niektórzy jednak montują ten czujnik z boku, czy czasami ten czujnik zamontowany jest w kierunku rufy, tak? Ewentualnie są jeszcze inne czujniki, które nie mają chorągiewki, tylko mają jakby inny system pomiaru, gdzie taka kalibracja jest bardzo, bardzo istotna. Kompas, tak, to są, mówię, kolejne jakby czujnik, który przydaje się podczas pływania, czy to na regatach, czy nie tylko. Tutaj mamy pokazany jakby taki Fluxgate, prosty kompas Raymarine oraz drugi czujnik, to już powiedzmy jest jakby nowszy czujnik kursu FO1. No, ważne jest, żeby taki czujnik był zamontowany z dala od jakichś metalowych elementów typu, nie wiem, blok silnika, głośniki, czy ewentualnie jakieś przewody elektryczne, gdzie płynie wysoki prąd, tak, i on może być powodem, że wskazanie kompasu, powiedzmy, się zmienia, tak, czyli jeżeli mamy jakiś duży element, który nam wytwarza pole magnetyczne, wówczas zakłóca on działanie tego czujnika kursu. Najlepszym miejscem na montaż takiego czujnika jest gdzieś okolica masztu, wysokość linii wodnej, no ale najważniejszą rzeczą jest, żeby był z daleka od jakichś tam elementów magnetycznych, które mogą zakłócać pracę kompasu. Magnetyczny, jak normalny kompas, czy... Nie, to jest jakby to urządzenie, jakby tutaj w tym urządzeniu są cewki, tak, które jakby mierzą pole magnetyczne. Tak. W tym wypadku ten kompas to już jakby kompas nowszego typu jest, który ma tam takie elementy... inne elementy, które powiedzmy... Czyli do tego trzeba dewiacje robić. Tak, do tego powiedzmy, no, dewiacje, no tam w przypadku, gdy robi się kalibrację tego kompasu, tak, to on, podobnie jak to wyglądało w przypadku czujnika wiatromierza, robi się powiedzmy 2-3 kółka, z reguły już powinny być akurat w prawo, prędkość około 2-3 węzłów i kółko 2-3 minuty, tak? I on wówczas, powiedzmy, jakby sobie mierzy i wylicza taką wersję dewiację, tak? Jeżeli ta dewiacja wychodzi, mówi, 2-3 stopnie, jest to wartość taka bardzo dobra. W przypadku, gdy ta wartość jest większa, wówczas no, należy poszukać innego miejsca na miejscowość tego czujnika. Czy tą dewiację robimy raz po zamontowaniu, czy co roku powtarzamy? No, powiem, że to tak, mówię, producent mówi, że powinno się co roku robić, tak? To tam, mówię, różnie jest, to też, no, mówię, warto, czy tam niektórzy produkują te wskazanie czujnika kursu kompasu z kursem na dnem z GPS-u, tak? Jeżeli ta odchylka, powiedzmy, jest duża, to warto tą poprawkę, czy warto, no, ponownie zrobić tą kalibrację. No jeszcze jedno pytanie. Czyli trzeba unikać różnych pól magnetycznych, elektrycznych, tak. A powiedzmy i elementów metalowych, ale chyba ferromagnetyków. Tak, ferromagnetyków. Jeżeli chodzi, powiedzmy, o jakby elementy zewnętrzne, zbiorniki, takie rzeczy, to pilens, to czy aluminiowy masz, nie ma problemu. Tak, tutaj mówię, elementy magnetyczne. Tak. W przypadku taki kompas zamontowany jest na
na jachcie jakby stalowym, tak? Czyli z reguły powiedzmy taki czujnik wynosi się powyżej nad pokład, tak? Czyli albo na maszcie ewentualnie, jeśli jest jakaś brama na rufie, może ten czujnik jakby zamontować w tamtym miejscu. A czy tak samo do węglowego jachtu? Węglowy jacht powiedzmy nie ma tutaj. Tak. Nie. Tutaj mamy taki kompas typowy, jakby ten tak zwany flusli, taki prosty kompas, on jest wrażliwy na przechyły, tak? W przypadku, gdy mówię, jak się przechyla, to wskazanie również jakby jest, zmienia się, tak? Tutaj późniejszych, około tam 10-15 lat temu, były takie dodatkowe czujniki, tak zwane takie proste gyro, które miało za zadanie stabilizację, tak? Jeżeli jacht się przechyla, tak, no to ten czujnik nie wykrywa przyspieszenia, znaczy nie wykrywa przechyłu, wówczas no, stabilizuje te wskazanie kursu. Tak, tutaj mówię, no to szczególnie jakby tam, znaczy, no, ma znaczenie w przypadku precyzyjnych danych o kursie i w przypadku autopilotów też no, te tak zwane gyro no, stabilizuje wskazanie. Nowa wersja już jest ulepszona. Tak, nowa wersja to jest tak zwane, jakby to tam wyleciało mi z głowy, solid state, to jest powiedzmy jakby ten jakby kompasu, tak, on jakby to jest no, dosyć skomplikowany, że mierzy raz przechyły, mierzy w trzech osiach, tak, również mierzy przyspieszenie, tak, czyli na tym z tego czujnika może być również informacja na instrumencie o przechyle jachtu, tak? Czyli powiedzmy też może być informacja, że trzeba powiedzmy zredukować no, żaglowanie, zmniejszyć, żeby mówię, no, łódka miała mniejszy przechyl. Ten czujnik jest dużo no, bardziej nowoczesny, czy no, mówię, no, te kompasy Flusgate no, są powiedzmy jakby tam na rynku od 20-30 lat, no, w tej chwili coraz więcej się pojawia takich tych czujników kompasu, tak zwanych tych solid state. A jak ten EVO komunikuje przepływy? Czy to można wydobyć? Tak, można wydobyć. Jak się nazywa? Komunikat. Komunikat? Czy dane, które poszukuje o przepływach? No powiedzmy, że chciałbym ją sobie wyrzucić, żeby ją obserwować. Jest Roland Piczka, tak to powiedzmy się nazywa. Poznanie. Też nie, to też jeszcze jakiś instrument, tak? Nie wszystkie te nowsze instrumenty mogą takie dane wyświetlić w przypadku jakby starszych urządzeń. Może być tak, że one jakby tych danych nie mają opcji, żeby wyświetlić. Mam pokazane jakby na kolejnym zdjęciu czujnik globu, który tutaj akurat jest czujnik globu z połączeniu z echosondą. Ten czujnik mierzy nam prędkość, ewentualnie zliczanie drogi. Kiedy GPS był mniej popularny, taki czujnik kalibrowało się na tak zwanej mili powiarowej, tak, czy na jakimś znanym odcinku długości, gdzie się płynęło powiedzmy w jedną, w drugą stronę z stałą prędkością, wówczas powiedzmy jakby odpowiednio ustawiało się tak zwany współczynnik kalibracji. No w tej chwili, powiedzmy, gdy GPS jest już no, na tyle popularny, to tam nikt nie robi tego w ten sposób, tylko mówię, dane z czujnika są no, kalibrowane, porównywalne do GPS-u i odpowiednio ten współczynnik jest ustawiany. W zależności w jakim miejscu zamontowany jest ten czujnik, w przypadku jachtów żaglowych z reguły czujnik montowany jest przed balastem, z przodu jachtu. Każda łódka jest inna, więc dokładność czy tam ta, no, powinien być skalibrowany precyzyjnie. Starsze urządzenia miały możliwość wystawienia jednego współczynnika kalibracji dla no, prędkości załóżmy od 0 do 10 węzłów. Tak? W przypadku nowszych urządzeń, takich jak ten, jest możliwość ustawienia kilku punktów kalibracji, czyli no, mówię tutaj urządzenie realizuje pomiar prędkości przez obracanie się jakby no, wiedniczka, tak, i nie jest to krzywa, no, nie jest to liniowa zależność, tylko jest to jakaś krzywa i
no, są różne współczynniki kalibracji do różnych prędkości. Tu mam akurat pokazane jakby tam wycinek z instrukcji, gdzie mamy pokazaną prędkość aktualną mierzoną przez czujnik. Mamy prędkość GPS-u, gdzie możemy powiedzmy albo ten współczynnik ustawić odpowiednio, czy tam też była opcja taka, że można jakby ustawić opcję, żeby on jakby, żeby system samemu powiedzmy jakby sobie ustawił odpowiednią wartość tego współczynnika, żeby te prędkości się zgadzały. Tak. Jeżeli chodzi o te, taką kalibrację, no, ta kalibracja powinna być robiona na wodzie, no, bez jakby strądu, tak, czyli powiedzmy nie bardzo na rzece, raczej powiedzmy jak tutaj u nas, no, na zatoce jest to jakby no, odpowiednie miejsce. Mam pokazane, nie wiem czy widać dobrze, tak, ale tutaj akurat są pokazane różne wartości współczynnika w zależności od prędkości. Mamy 0,87 przy prędkości dwóch węzłów, 0,94 przy prędkości 4, 0,93 przy prędkości 6 węzłów. Jeżeli chodzi o urządzenia i instrumenty, są to dosyć proste urządzenia. W przypadku urządzeń brygadowych jakichś wyższych serii, nie wiem, Brooksa, są specjalne procesory, które mają zadanie powiedzmy przeliczać informacje, obrabiać je i w odpowiedni sposób wyświetlać. Tutaj jeżeli chodzi o aktualne plotery, tak, czy wskaźniki wirfunkcyjne, one mają na tyle zaawansowane jakby, czy tam wydajne procesory, że te urządzenia jakby mogą obrabiać dane, tak, i informacje te wyświetlać, czy tam przekazywać dalej do wyświetlania na instrumentach. Tak, tutaj mam akurat zrzut ekranu z urządzenia akurat Axiom, tak, gdzie tutaj jest możliwość wgrania polarów danych jednostki, tak, i nawet jest opcja wyświetlania jakby tak zwanego no, performance, tak, performance w zależności jakby od danych, jakie powiedzmy zostały wprowadzone. Koniec. Szybko poszło. Nie wiem, no tutaj jeszcze chciałem pokazać czy jakieś problemy, tak, które... Czy są jakieś nowe systemy zasilania dla tego wszystkich?
wcale go dobra. Czasem nawet system zasilania. Wydaje. Ale nie to zwiększenia oporu w wodzie. No powiem, no mówię, tutaj jeżeli chodzi o urządzenia, no mówię, no są akumulatory, tak, no w tej chwili tutaj coraz bardziej popularne są akumulatory litowo-jonowe, no niestety nie są tanie, ale no można je głęboko rozbudowywać i też no mamy możliwość magazynowania większej ilości energii, tak. Jeżeli ktoś ma problem z energią na jachcie, tak, no są te urządzenia, mówię, czy Taktik, który jest urządzeniem zasilanym przez baterię czy energię słoneczną, tak, i praktycznie nie ma potrzeby nawet, żeby mieć baterię zainstalowaną na jednostce. Czyli oprócz super elektroniki trzeba mieć zwykłego Taktik, takiego malutkiego. No to nie, znaczy, nie, 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 taki malutki. W przypadku się ścigania na małych jednostkach, są te tak zwane mikrokompasy czy takie bardziej zaawansowane urządzenia Race Master, tak, które są wykorzystywane na laserach czy 20-kach, czy ewentualnie Race Master na większych jednostkach. No, mówię, są też urządzenia zasilane bateriami, które mogą być stosowane na jachtach fregatowych do 12-15 metrów. Tak. I praktycznie no, bateria niewielka może być potrzebna, ale mówię, ten pobór energii jest bardzo, bardzo niewielki. To wszystko no, fajnie, tylko ten chart plotter. No chart plotter tak, ale mówię, no, w tej chwili no, mówię, no, te chart plottery powiedzmy są na tyle jakby zaawansowane i mają moc obliczeniową, tak, że tutaj te czarpotery w tej chwili będą się wydały, grały dużą rolę w obrabianiu tych danych i wyświetlania analizy i pomocy powiedzmy przez no, pomocy żeglarzom mówię, no, w trakcie regat. Jakieś są statystyki, jak długo działają te wiatrowierze bezkablowe? Tylko... Czy statystyk nie ma? Tak? Statystyk nie ma. Wysiądą po roku, czy tak? Nie, no w przypadku powiedzmy tych urządzeń bezprzewodowych, no wydaje mi się, że tam mówię, ta bateria w zależności jakby od użytkowania, tak, ale mówię, no te urządzenia działają powiedzmy 4, 5, 6 lat, tak. Tutaj w przypadku jeszcze mówię urządzeń, w przypadku urządzeń no, zużywają się morzyska, tak, tutaj, no w przypadku wiatromierzy, tak, które no, można powiedzieć, przez cały rok działają te łożyska się zużywają i w pewnym czasie, no, nawet jak się weźmie taki czujnik w rękę, to no, czuć, że, ten, że to się nie obraca tak, jak powinno. Tak, te wskazania prędkości wiatru będą no, fałszowane, będą obniżone. Jeżeli chodzi o urządzenia, to jest możliwość też korekty powiedzmy tej prędkości, tak, ale to raczej no, fabryczne ustawienia. Duża kwota jest na wymianę takiego łożyska? Przepraszam, że tak się wymienia. Czy się wymienia? Wymienia się, bo 9 lat. Znaczy w przypadku mówię jest poprzednika tych urządzeń, tak? Były dostępne jak dwa łożyska, dwa czujniki, można było wymienić te elementy. W tym przypadku tych nowszych urządzeń, tak, wymienia się całe ramię, tak, i no, bez elektroniki. Tak. Ale jest to średnio opłacalne. Tutaj mi się wydaje, że te ramię jest to koszt około no, mówię, połowy nowego czujnika. Ważne jest, że no, te elementy, które czasami w przypadku, gdy maszt jest zdejmowany, składowany, tak, no, te chorągiewki czy łopatki do prędkości, no, też takie elementy z reguły są no, dostępne jako części zapasowe. Czasami mówię, ptaki lubią jakby no, siąść na wiatromierzu i potrafią uszkodzić taki czujnik, szczególnie ten czujnik ma swoje lata, że ten plastik jest kruchy. To coś nie chce zadziałać teraz. No tutaj powiedzmy niestety baterie, ale zaraz tutaj jakby...
No właśnie, znowu te baterie. Znowu te baterie, akumulatory. Jeżeli, no, mówię, no, w przypadku pływania jakby samotnego, tak, no tam, czy dwie osoby, autopilot jest, no, dosyć istotnym elementem, no i to jest jakby, no, największy, że tak się wyrażę, pożeracz energii, tak. Czarploter, powiedzmy, też, tak, no, na pewno jest tak, że w przypadku czarplotera ściemnienie ekranu powoduje, no, dużo, dużo, no, to zmniejszenie poboru prądu, nawet o połowę. Tylko w nocy jest słabo zmienione. To czy są jakieś aplikacje na smartfony albo tablety, na im, żeby transfer danych robić bezpośrednio na urządzenia mobilne? Czy większość tych nowszych urządzeń ma wbudowane Wi-Fi, tak, jest dostępna bezpłatnie aplikacja, która umożliwia przesłanie ekranu na tablet, ale jest to, powiedzmy, tak zwany ten mirror, tak, to jest jakby... Nie, bez możliwości operacji. Znaczy jest możliwość zmiany ekranów, tak, ale jeżeli chcemy wykorzystywać jakieś informacje, dane, powiedzmy, nawigacyjne, czyli prędkość, kierunek wiatru, dane z GPS-u, tak, ewentualnie jakieś zewnętrzne programy takie, czy programy na tablecie do analizy, to niestety, powiedzmy, Raymalinek nie przesyła tych informacji. Celowo nie pozwala na sterowanie takie automatyczne z tabletu. Sterowanie z tabletu jest możliwe. Czy z tabletu, czy z czarplotera, żeby nie można było sobie wstawiać punktów i jechać gdzieś spać, i jak będzie płynąć sam po wyznaczonej trasie. To... Jeszcze też nie. Nie, celowo tak nie ma. To akurat na plotterze mamy wyświetlone jakby informacje, kierunek wiatru. To jest Axiom? Tak, to jest akurat z Axioma. Możemy sobie dane te skonfigurować, edytować, tam ustawić sobie informacje takie, które akurat nas interesują. No ale mamy pokazane, że mamy wiatr, że kierunek wiatru rzeczywistego, kierunek wiatru pozornego. W przypadku, gdy prędkość się zmieniała, te wektory by się odpowiednio przesuwały. Kamera, jeśli pozwolisz, zapytam, czy to oprogramowanie, które jest w Axiomie, chodzi mi tam o ten performance na bieżąco, czy to się da przenieść do starszego typu programu? Niestety nie. Jest tak, że tutaj mówię, no, te nowe funkcje, tutaj, no, powiem, że akurat złożyło się tak, że tam wczoraj pojawiła się ta najnowsza aktualizacja programowania, gdzie też tutaj w urządzeniu jest wpisana biblioteka, tam jakby jednostek jakby regatowych, gdzie ktoś, powiedzmy, kupuje jakby jakiś tam jacht ze stoczni, tak, może sobie wybrać dany typ jednostki i wówczas, powiedzmy, te polary już są jakby na urządzeniu zapisane. No tak, ale jak ktoś ma swoje, to oddać. Jak ktoś ma swoje, tak, też jest możliwość, powiedzmy, jakby wybrać, tak. Ciekawą, powiedzmy, tą funkcją, akurat to się nie wyświetla, ale tam na tamtym ekranie była ta, no, informacja o tym performance, tak, które jest jakby tutaj, no, wcześniej jakby akurat nie było tego w urządzeniach Raymarine. No, w jakichś tam bardziej zaawansowanych systemach te dane, powiedzmy, jakby, no... Ale nie daje się implementować na urządzenie starsze, na serię E. Nie, niestety, powiedzmy, jakby nie ma takiej możliwości.
Czy są pytania jeszcze jakieś? Czy te urządzenia współpracują z urządzeniami SIMRAD? Jeżeli chodzi o mówię, aktualne urządzenia, tak, tam, no, takim standardem jest ta okablowanie, czy tam tak zwana sieć, czy komunikacja, tak zwane NMA 2000. Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o okablowanie Raymarin, jest to taki troszkę, powiedzmy, ten sam standard, ale są inne wtyczki. Tak. Faktycznie jest tak, że ten standard powstał po to, żeby te dane jakby były... no można było, powiedzmy, robić mix, tak, można było podłączać różne urządzenia ze sobą i teoretycznie jakby te dane powinny, nie wiem, byśmy chcieli podłączyć do systemu Raymarin, Plotter, SIMRADA, tak, czy ewentualnie Garmina, te dane powinny być odczytane. Tak. Czasami jest tak, że producenci mają jakieś takie drobne niuanse, tak, że nie wszystkie informacje mogą przychodzić, powiedzmy, z jednego do drugiego, ale 90% takich standardowych informacji jest no, przekazywanych pomiędzy urządzeniami. Tyle, że trzeba mieć hardware, czyli przejściówkę. Tak. O. Tutaj znowu padło zasilanie, ale... jakby no taki kawałek okablowania Raymarin, ale tutaj pokazana jest przejściówka, akurat w takim wydaniu, że dosyć krótka jest i to jest jakby taki standard bardziej no, stosowany przez Garmina, czy BG, czy SIMRADA, tak. Czyli teoretycznie mając magistralę Raymarin można podłączyć urządzenia jakby innych firm. Tak. Ale będą działały? Większość danych jest tak, że ta magistrala jakby składa się z pięciu tam, czy sześciu żył, tak, gdzie mamy powiedzmy zasilanie plus szynę danych, tak, i praktycznie podłączając instrument SIMRADA czy Garmina do magistrali, większość informacji powinna być pokazywana, tak, tutaj no, w przypadku kalibracji, tak, jeżeli są jakby czujniki dedykowane jakby do, przykład, nie wiem, tutaj mam taki kawałek, to jest taki konwerter ITC5 między innymi do czujnika wiatru Raymarin, to podłączając instrument Garmina, tak, dane będą wyświetlane, ale nie mam możliwości kalibracji, tak, czy zmiany jakby no, kierunku wiatru, czy ewentualnie ustawienia kalibracji czujnika prędkości po wodzie, czy nie wiem, zmianę jakby offsetu echo sondy. To w ogóle jakby tam ewentualnie puścić. Słucham? Ja mam chyba starsze te paski, złączki takie. No to oj, no to pewnie jest nie daleko. Czyli coś takiego jak tam było na jednym slajdzie, tak? Jest tak, że tutaj Raymarin zostały wprowadzone nowsze urządzenia. Pojawił się takie urządzonko, to jest konwerter, który umożliwia nam konwersję w dwie strony, ten stary tak zwany CITOK 1 do CITOK NG czy NMA 2000. Tak? Czyli mając te starsze urządzenia, za pomocą czegoś takiego możemy jakby, no nie wiem, te informacje wyświetlać na nowszym plotterze, który już nie ma jakby tego typu, powiedzmy, transmisji. Ale czy rozumiem, że tutaj nie ma wyjścia na tą starą wtyczkę, tylko trzeba sam kabel jakby. Nie ma. Tak, jest kabel, tak, że z jednej strony ma wtyczkę pasującą tego gniazda, z drugiej strony jest ta płaska wtyczka, którą możemy podłączyć do wolnego miejsca. Ale to rozumiem, że w jednym miejscu wystarczy, żeby tak, to było. Tak, jest tak, że no, te dane powinny być właściwie pobierane z jednego miejsca. Tak? W przypadku, gdy
dane są pobierane z dwóch miejsc, to też mogą być jakieś konflikty w urządzeniach, tak, że tam może być jedna informacja wyświetlana z tego urządzenia, a druga z tego. Tutaj w nowszych urządzeniach jest tak zwane, się nazywa wybór źródła danych, tak, że możemy mieć na przykład dwa czujniki głębokości albo dwa czujniki prędkości, możemy wybrać w urządzeniu, które dane mają być wyświetlane na ploterze czy na instrumencie w tych nowszych jakby urządzeniach. Jeśli chodzi o czujnik głębokości na przykład, tak. Czy on podaje głębokość od miejsca, w którym jest zamontowany na kadłubie, czy jest jakaś przelicznik, powiedzmy, do standardowo czujnik pokazuje głębokość od miejsca, w którym jest zamontowany, tak. W przypadku, no, też za pomocą kalibracji możemy ustawić tą wartość albo od, nie wiem, linii wodnej, albo od... Ale jest taka możliwość. Tak, jest taka możliwość. I mówię, są dwie szkoły, tak. Jedni uważają, żeby, mówię, ta informacja o głębokości była wyświetlana od linii wodnej, gdyż dane te pokrywają się z danymi na mapie, tak? Czyli powiedzmy ta głębokość, która jest wyświetlana na echosondzie czy na instrumencie, no, możemy porównać z danymi w mapie. Ale ta kalibracja jest możliwa poprzez samo urządzenie, poprzez instrument, tak. Taką kalibrację się, powiedzmy, jakby tam przeprowadza za pomocą instrumentu. Czy ten protokół na 2000, czy ten protokół otwarty, on jest dostępny, czy... Teoretycznie jest dostępny, jest jakaś organizacja numer 2000, która tam zrzesza członków i tam teoretycznie, no, pewne jakieś tam pieniążki, czy jak coś tam się chce, żeby było certyfikowane przez NMA 2000, no to... Jeżeli się podłączę, będę miał kogoś, że jest w stanie mi sobie zrobić, to podłączę, że to ma się zrealizować, to ja te dane muszę mi doczytać, to tak w tym aksjomie to jest siódemka, nie? Tak, to jest siódemka. A gdzie się wkłada teraz w mapę? Mapa się wkłada tutaj. Teraz musimy to wymontować. Z tego ewentualnie jest możliwość jakby wyprowadzenia zewnętrznego To ile on pobiera? Ten? Prądu? Tak. Około ampera. To jest 7. W przypadku, mówię, 9 to już tam są, mówię, no, mi się wydaje 1,5-2, w przypadku 12 to tam mogą być tam 2,5-3,5 ampera albo lepiej. No, sporo zależy też od jasności, tak? Jeżeli zmniejszymy jasność ekranu, to wówczas te dane, powiedzmy, jakby, czy ten pomór energii jest dużo niższy. W poprzedniej generacji urządzeń była też taka opcja wygaszania ekranu, tak? Czyli powiedzmy, no, wciskało się odpowiedni tam przycisk na ekranie, ekran się wygaszał, tak, jeżeli jakiś alarm się pojawił, to wówczas urządzenie się jakby, ekran się zapalał i można było odczytać, co się dzieje. A tryb nocny jest, bo kiedyś to nie było trybu nocnego, tak? Jeżeli chodzi o tryb nocny, to kiedyś Reymarling miał akurat tryb nocny, ale z tego się wycofali, tak, gdyż, powiedzmy, część ludzi przypływała do portu w nocy, gdzie ekran był wstrzygniony w trybie nocnym i tu, no, następnego dnia rano, no, nie wiadomo było, jak przywrócić, powiedzmy, tryb dziennie, tak. Więc w tej chwili jakby nie ma trybu nocnego, ale jeżeli chodzi o regulację jasności ekranu, można to dosyć, powiedzmy, mocno ściemnić, że w nocy nie jest to uciążliwe. Jeszcze tego nie wymyślili. Tak prosto zaprogramować, z zegara wziąć godzinę, która jest. Po wschodzie słońce, czy tak można. Proszę, jak ktoś ma, powiedzmy, no,
osi właściwie jeszcze. A GPS jest i GPS się pisze, o której stronie wychodzi i o której zachodzi. Muszą być akcje na znak GPS. To, że pan przewieczył rekuzę, jest floter. Tak. A ma pan przy sobie wysiedlacz? To jest jakby floter, ale też to się nazywa w tej chwili wskaźnik wielofunkcyjny, tak? Czyli on jakby no, różne rzeczy może wyświetlać, tak? Może to być mapa, może to być wskazanie instrumentów, może to być radar, ekosonda i tak dalej. Czyli to nie ma w tej chwili. Dodatkowy multiscreen. Jakie on wielkości Państwa jest? Ale chodzi o wielkość ekranu, czy chodzi? Wielkość ekranu. Wielkość ekranu z tego co pamiętam do 4.1 cala. Tak? A jeżeli chodzi. Standard. No to jest taki powiedzmy standard, tak? W tej chwili 4.1 cala. Ewentualnie są jakieś takie inne wskaźniki typowo jakby no, dla tam. Mówię, no, dla regatowców, czy tam jakby takie urządzenia, które no, są zamontowane pod masztem, które nie mają grafiki, tylko pokazują jakby wskazania cyfrą, tak, która jest tam, też uważam, że jest czasami no, bardziej czytelna niż analogowy wskaźnik kierunku wiatru, czy kompas. Tutaj pokazane, że to jest akurat poprzednia generacja urządzenia, ale coś takiego, tak. To jest tylko mówię, poprzednia generacja. I wielkość ekranu to jest 4 cale, a jeżeli chodzi o no, większość urządzeń, one mają standardowy wymiar, taki kwadrat to jest 115 na 110, 115 wysokość. A ile taki typowy kosztuje z wiatromierzem u Państwa? To jest podstawowe. Nie odpowiem do końca jego tam jak ten. No jest taki, mówię, na zestaw, kosztuje około 7500, to jest to, co tu widać, tak? Czyli mamy czujnik wiatromierza, mamy 30 metrów kabla w maszt, mamy instrument, mamy czujnik prędkości górnokości temperatury wody, mamy ITC5, to jest ten konwerter taki, do którego podłożone są czujniki i podstawowe okablowanie, żeby to wszystko spiąć, żeby właściwie podłączamy zasilanie i nam to wszystko działa. Tak. I to jest po kablu idzie, tak? To jest po kablu, tak. Są też jakby rozwiązania takie, że no, mówię, ten czujnik może być w wersji bezprzewodowej, ale to wówczas powiedzmy jakby no... A to ma 2000 drożdży. I dane z tego instrumentu można do Charlotte'a, do HF-ki też załadować? No do UKF-ki, do Charlotte'a jak najbardziej, do UKF-ki no też powiedzmy w jakiś sposób można to spiąć, tak? No, tylko, się nie ma, tak, tylko powiedzmy UKF-ka z reguły potrzebuje informacje, nie wiem, GPS, tak? W tej chwili jest tak, że tam większość tych nowych UKF-ek jakby są specjalne wymagania, żeby UKF-ka miała wbudowaną odbiornik GPS, tak? Czyli teoretycznie większość tych nowych modeli jakby ma wbudowany odbiornik GPS, żeby już urządzenie samo jakby w sobie mogło pozycję złapać i w przypadku wzywania pomocy wysłać ten sygnał. Ja zmieniłem swoją UKF-kę na nową teraz, a nie ma GPS. Jak nie bierze sygnału, jak mam plotter wyłączony, to teraz krzyczy. No, ale to powiedzmy, to jest, mówię, to jest wymóg dla producentów, tak? Producenci tam od września czy października nie mogą, powiedzmy, no, sprzedawać telefonów, które nie mają wbudowanego odbiornika GPS, tak? Jest tak, że jeżeli to jest, mówię, jakiś tam dystrybutor, dealer czy jakiś sklep, oni mogą sprzedawać, powiedzmy, takie radia jeszcze przez 2 lata, jak mają na magazynie. Myślę, że ja miałem reklamację, ja po prostu wymieniłem reklamację, to być może mi dali... No może, powiedzmy, dali, też czasami jest tak, że jest jakaś pula urządzeń na reklamację i wtedy no to wymienią na, jeżeli mają, tak, na no, taką wersję, jaką pan miał wcześniej. Ale GPS-a nie ma. To jest dość kłopotliwe. Znaczy, no mówię, jest opcja taka, że można podłączyć na zewnętrzny GPS, tak? Pomimo tego, że poprzez jest wyłączony, to przez tę magistralę te dane o pozycji do radia mogą wchodzić.
Jedno pytanie to, jeżeli się ustawia na autopilota kurs do wiatru, żeby był utrzymany cały czas, tak? I jest, często jest opóźnienie związane z reakcją autopilota ze sterem. Z czego to wynika? Czy z elektroniki, czy zanim to jest przeliczone przez urządzenie? Znaczy, jest to jeszcze powiedzmy, jakby tam no nie mówiłem jakby wcześniej, to takie, że w przypadku mówię pływania na wiatr, tak, no zalecane jest używanie wiatru pozornego, tak, który jest bardzo precyzyjny. W przypadku pływania z wiatrem, no lepiej jakby mieć wyświetlony wiatr rzeczywisty, tak, a w przypadku mówię autopilota, no, mogą być to opóźnienia jakby w kwestii przeliczenia danych, tak? Ewentualnie jest druga jeszcze opcja, autopilot ma różne rodzaje czułości, tak? Czyli powiedzmy może być taka no, czułość powiedzmy wysoka i to powoduje to, że on będzie reagował szybciej, ale również powiedzmy będzie no, pobierał więcej energii, tak? Więc chodzi o jakieś takie no, taką równowagę. Tak, to w zasadzie dobre pytanie. Jest, ja mam pytanie, właśnie w tych autopilotach, gdzie trzeba informacje o wietrze pozornym czy o wietrze rzeczywistym? Jest tak, że w przypadku autopilota możemy sobie no, wybrać, tak, czy chcemy korzystać z wiatru rzeczywistego, czy z wiatru pozornego. No i to. Słucham? Użyć taki sygnał, bo nie zawsze jest przeliczony. No tak. Tak, ale no tak, ale zakładamy, że mamy powiedzmy, jak mamy autopilota, tak, który tam, to mamy też jakby prędkościowy, tak? Autopilocie możemy wybrać, czy autopilot przy sterowaniu na wiatr ma korzystać z wiatru rzeczywistego, czy z wiatru pozornego. Jeżeli płyniemy pod wiatr na autopilocie, lepiej są dodane no, wiatr pozorny, tak? W przypadku, gdy płyniemy na pełnym, tak, no to rzeczywisty wówczas jakby jest bardziej to zero. Dokładnie. Mogę to inny temat. Czy są urządzenia, które przekazują na zewnątrz, poza jak, informacje z tego systemu? ICE, można tam na maryne trafić, czy tam gdzieś to na częstości radiowej, ale coś, co by pokazywało drogą SMS-ową, e-mailową, jakoś tak, żeby to na telefonie w domu obejrzeć, co kolega robi na jachcie. Ja mówię, są takie systemy, to mówię, to są dwa rodzaje, tak? Żeby system jakby oparty na GSM, czyli powiedzmy, że dane są wyświetlane, znaczy przesyłane, tak jest, jak w zasięgu GSM-u, tak? Te dane też są magazynowane, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, pan robi przelot, powiedzmy, że jest gdzieś tam do Szwecji, tak? I ten zasięg się urywa, to jak pan wchodzi w zasięg, to te dane powinny być uzupełnione, tak? Jak się nazywają te urządzenia? O co pytanie za dobre? Tylko nie, nie dla superjachtów, które kosztują parę miliardów dolarów, tylko takie zastosowanie dla parę złotych. No, to jest samochodowy. Dokładnie tak samo. Ale to jest tracker tylko. On tylko pozycję pokazał, nic więcej nie wiem. To ja wiem, że są te trackery, które tylko pozycję podają, no to jest proste, bo to jest standardowa rzecz. Ale żeby się podawał na przykład napięcie zasilania na jachcie. No. Bo ja zostawiam jacht w porcie, podłączony do prądu, a ktoś mi złośliwie wyłączy wtyczkę i w lodówce mi piwo ciepłe jest jak proszę. Nie mówię, że śmierdzi, bo tym bardziej nie i chciałbym wiedzieć, żeby mi raz na dobę przysyłał sygnał, że jest napięcie albo nie ma napięcia. A lepiej, żeby od razu do serwisu, żeby zimne piwo przywieźć. No są jakby, no mówię, takie różne rozwiązania, tak? Mówię, takie rozwiązanie typu alarm, które no, mówię, może wysłać te informacje, że jest na przykład, nie wiem, woda się pojawiła, tak? Albo napięcie jest niskie, wtedy może pan mieć jakby powiadomienie jakby przez SMS-a, tak, czy jakieś na iPhone'ie. No, o to mi chodzi. To jest najnowsze informacje w standardzie. Tak samo może pan za, nie za 500 euro. Tam i są rozwiązania takie, no, gdzie pan kupuje i korzysta, ewentualnie drugie rozwiązanie może być takie, że się płaci abonament, tak?
Także ma Pan jakby dostęp do strony, jakichś statystyk, nie wiem, wykresów, tak, i dane mogą być też wyświetlane dane jakby z typu, nie wiem, prędkość, kierunek wiatru, głębokość i tak dalej. Kto się w Polsce tym zajmuje, pod kątem wiatrowym właśnie? Częściowo my, częściowo nie wiem, tam Grzegorz Pawlak ma takie rozwiązania w firmie, tam jest Sentinel. Pamiętam, że chyba 10 zł złoty kosztowało. Nie, no jest to powiedzmy, no tańsze, tak, myślę, że w granicach 2000 powiedzmy, jakby jest system, który no, te dane jakby nam może przesyłać tam i później za rok trzeba zapłacić chyba tam kolejny abonament, około 50 zł, tak. Ale w tej cenie mamy kartę SIM aktywną, tak, i to właściwie nic nas nie interesuje. To co, jeszcze są jakieś pytania tutaj do kolegi Krystii, nie wiem, może oferty firmy, jak to wygląda w tej chwili, z czym dysponujecie na składzie, że tak powiem. No, na składzie powiedzmy to mamy dosyć dużo, właściwie no, prawie wszystko powiedzmy mamy tutaj jakby dostępne jakby od ręki, takie podstawowe urządzenia mówię, dla żeglarzy regatowych. Tutaj mówię, jeżeli powiedzmy, nie wiem, ktoś ma jakieś pytania dodatkowe, czy jakąś tam ofertę chce uzyskać, to zapraszam do kontaktu, tutaj nie chcę. Już jest. Ale za chwilę. Nie na temat. Tak. Chodzi o to. O wpicie MMS-a do rady. No dobrze, no to skoro już temat się wyczerpał, resztę wszystko wiecie i przygotowani jesteście do sezonu, to życzę udanego sezonu. Spotkamy się na pewno na wodzie, na regatach, czy gdzieś w porcie. I wesołych zdrowych świąt przy okazji. Wcześniej do dachu będziemy szaleć.